sezonie? Okay, we finish October, end of October, and then we start to throw down the nets for the olive trees. And then we will to come down the olives when about that happened about before Christmas, a few weeks before Christmas, and when we have a strong wind, because it's very tall that olive trees, so it's very difficult to go up and pick them up. Czy sami produkujecie oliwę? Bo dostaliśmy tutaj do pokoju taką bardzo smaczną, zresztą używaliśmy jej często, oliwę. Yes, we have our olive trees and when we pick up them, we go to the factory and we make our oil. Co mogłabyś polecić tutaj dla Polaków, takie najpiękniejsze miejsce na Korfu? All Corfu is very nice, all the island is really nice. But most famous is Palokastrica because of the nature we have here. You have a lot of things to do, like to go in the monastery in the daytime and visit the small museum, the old church, the animals they have up there, and in the evening you can go and see the sunset. Świata. Daj mi to. O. Ja хочу рыску. Może się uda nas przyłożyć. Wow, ten jest widoczek. O. I tu się zaraz kończy ścieżka dla samobójców. Tak. Coś zahaczyłem. Jest dobrze, może być lepiej. Stój. No ale chyba znając ostatnie wypadki, by w Portugalii z Polakami, to lepiej nie kusić losu. Ale tu spokojnie można dojść. A widoczek jest taki. Paleokastrycja? Paleokastrycja, paleokastrycja. No już tej nazwy chyba tydzień czasu się uczyłem. I ciągle nie jest pewne, czy mówimy o prawidłowo. No na pewno występuje w paru różnych, znaczy w dwóch formach. Paleo i paleokastrycja. No właśnie jesteśmy na samym końcu chyba tego miasteczka, wioseczki. Na tym cypelku, na którym jest zresztą krzyż, taki postawiony. Przed chwilą minęliśmy w ogóle monaster, który znajduje się na szczycie.
Tak, tak, no o tym to już zapomniałem w ogóle powiedzieć, że no, chyba jest jeden z ładniejszych monasterów tutaj na Korfu. Poza tym jest w nim muzeum ikonografiki. Znajdują się tutaj paręnaście, parędziesiąt tych ikonostazów, czy ikon generalnie rzecz biorąc, ksiąg, które tu są. No, zakonnicy, tak? Bo to nie są mnisi, tak? Czy nie? Ale to tylko chyba trzech zakonników mieszka, czy dwóch. Jakoś bardzo mało. Reszta to jest chyba taka usługa. No, ale uprawiają bazylię, tak, oregano, no, sprzedają dla turystów. No i oczywiście tą nalewkę z kumkwatu. Wino, tak, i oliwę. No i jest też takie małe muzeum, jak się robi, nie wiem, tłoczy wino, tak, oliwę. Można to wszystko zobaczyć. Koniec Korfu. No tak wychodzi, że to jest koniec. Z nami już tylko morze. A za nami wioska? Lakones. Lakones. I oczywiście jak nasza wioska się nazywa? Paleo Castrilla. Paleo Castrizza. Paleo Castrizza. Paleo Castrizza. Nazwa trudna do wymówienia, ale jak człowiek mieszka tam tydzień czasu, to zaczyna się przyzwyczajać i powoli wchodzi mu to w krew mówienie, jak ta wioska się nazywa. Ale mógłby się jej nauczyć lepiej. No na pewno, no, patrząc na nazwy na znakach drogowych, no greka nie jest łatwym językiem, a przynajmniej czcionka, tak? No ale dla nas, ci, którzy uczyli się rosyjskiego, jest to tak troszeczkę rozczytywalne. Łatwiej jest na pewno. No na pewno jest łatwiej rozczytać, ale nie jest to chyba cyrylica, tak? Czy to jest cyrylica? No tego nie znają. No właśnie, ale są tu nazwy anglojęzyczne, więc poruszać jest się dosyć prosto. No oczywiście warto mieć ze sobą telefon z GPS-em, no, bo to bardzo, bardzo ułatwia na pewno drogę. Poruszanie się, powiedzmy. Ale poruszanie się samochodem, bo dla tych, którzy nie jeżdżą samochodem, którzy nie chcą jeździć samochodem, a wiemy, że są tacy, bardzo łatwym sposobem jest komunikacja tutaj, która jest podmiejska, miejska, nie wiem, korfiańska. Tak naprawdę z miasta Korfu można dojechać wszędzie autobusem, do każdej miejscowości. Za każdym razem co prawda trzeba się cofnąć do Korfu, bo stamtąd są bezpośrednie połączenia, ale to nie jest tak duża wyspa, żeby to sprawiało jakiś ogromny problem. No obok nas mieszkają Polacy, którzy właśnie mieszkali na samym początku w Sidarii, a potem przenieśli się do Palau i Castrii. Wiemy na pewno, że na południe też można dojechać do tej imprezowni. Kavos. Kavos, tak. Myli mi się to z Davos i z trenerem Bayernu Monachium, z Kowaczem.